No to ładna kicha. Bonjour, witam szanowne państwo w tym rajskim zakątku na górze Chełm, skąd miałem dzisiaj przywieźć sobie winogrona na grappę. Ale obawiam się, że będzie kiszka w tym roczku, bo winogrona są poobierane przez ptaki, znaczy wydziobane, wyjedzone przez ptaszyska. To samo, co działo się u mnie na winnicy, to samo, co dzieje się zapewnie u was. To samo dzieje się z tą betą, która tutaj porosła. To jest północny stok Chełma. No kicha, kicha. Co mam zbierać? Coś tam jakiś owoców jest, ale... głównie jest zielone. No jak tak dalej pójdzie, to się okaże, że... grappy również w tym roku w ogóle nie będzie. Albo będzie jej bardzo mało. A ja przywiozłem sobie 3 wiadra, żeby zapełnić baniaczek. Chyba rzeczywiście rosyjscy uczeni nie muszą za bardzo dowodzić, że będzie zima stulecia, skoro ptaszyska wszystko opierdzielają. Został chyba tylko głuk tutaj, jest go dosyć sporo. No bo głuk, jak wiadomo, musi zostać przemrożony, żeby był smaczniejszy. No i pewnie właśnie do tego dążą ptaki. Dobra, przyznaję, trochę pomarudziłem. Jak widać, trochę owoców też dla mnie zostało. Jestem tutaj raptem jakieś 20, no może pół godziny. A już mam prawie drugie wiadro nazbierane. Fakt, że co chwilę tutaj jakieś drozdy i kwiczołki na mnie krzyczą, że uciekaj, uciekaj, albo spierdalaj stąd. Ale ja im chyba aż tak dużo tego nie zabiorę. To się wybrałem. Za wcześnie przyjechałem tutaj. Winogron co prawda nazbierałem. Nie polecam nikomu tej odmiany, gdyby ktoś miał ochotę robić sobie wino z bety. To marny wasz trud. Szkoda czasu i zmarnowanej energii, bo to wino będzie niedobre, niesmaczne wychodzi. Natomiast do destylatu, do grapy idealnie się nadaje, bo te nuty owocowe przychodzą do destylatu, a tej gryzącego posmaku z labruski w ogóle nie czuć. Okazuje się, że tutaj jest cała masa tarniny, tak samo rośnie. Nawet nie wiedziałem, nie zwróciłem uwagi poprzednim razem, jak byłem. Byłem tak zafascynowany ilością winogron, które tutaj są, że nie popatrzyłem się na drugą stronę, chociaż myśmy tutaj przyjechali pierwszy raz. Pierwszy raz przyjechaliśmy tutaj na Kesza. W systemie geocaching jest Kesz na górze Chełm. Możecie sobie zerknąć. W ogóle to świetna miejscówka jest i prawdopodobnie będę musiał to gdzieś do folderu okolica zamieścić, tak samo jakiś filmik, tylko teraz jest mgła jeszcze. No i właśnie odnośnie tej mgły. Mgła opadła, no i wszędzie jest rosa, ja jestem calusieńki mokry. No ale w przeciągu powiedzmy 40 minut myślę, że będzie dobrze widać i mnie, a teraz przynajmniej się poopalam jeszcze chwilę. Ostatni dzień słoneczny ponad dzisiaj. W około 40 minut pozbierałem w takim zahaszczonym lesie winogronowym. Nazbierałem 3 wiadra winogron. No tylko teraz muszę jakoś wsiąść do auta. Cały zmoczony, nawet buty mam przemoczone. Dobra, wykaraskałem się z tych chaszczy, które tam są za mną, z tyłu. Teraz polansuję się jeszcze na pięknych widoczkach z tej strony. Mam nadzieję, że to jakoś fajnie będzie widać, chociaż jest mgła. To tam jest stara droga Kraków-Tarnów, znaczy stara, no droga Kraków-Tarnów. Z tej strony jest autostrada, też ją fajnie z tego miejsca widać. O, tutaj jest gmina Bochnia, panorama południowa. Jak widać, różni ludzie tutaj przychodzą. Niestety raz na jakiś czas jest tutaj sprzątane, bo już byłem i było kiedyś czysto. Teraz jest trochę butelek, jakichś kartonów opalonych, śmieci. Ale i tak warto tutaj przyjść, zobaczyć sobie, pooglądać. Tym bardziej, że to jest na dobrą sprawę tuż przy, właśnie albo przy autostradzie można sobie zjechać i no albo przy tej drodze Kraków-Tarnów zjechać, zajrzeć sobie. Jak to się nazywa? Stara droga królewska. Via Regia Antica, chyba tak się to czyta.
No i tak oto Nysa została zaprzęgnięta do roboty i będzie wozić. A tu jest to koło młyńskie za mną. No, zapomniałbym się pożegnać, bo już wszystko, całą historię z tej wyprawy po dzikie wino, a akurat leciało mi dzikie wino. Proszę bardzo. Całą historię z tej wyprawy już wam opowiedziałem w zasadzie. Opowiedziałem też o tej górze Helm co nieco, więc jeżeli będziecie przejeżdżać, możecie sobie zajrzeć i zobaczyć skąd ja... Możecie sobie zobaczyć skąd ja czerpię owoce na grappę. Może wam też się uda coś takiego stworzyć. Pozdrawiam, do następnego razu. Cześć.